Na powojskowym terenie między ulicami Jana Pawła II a Płaskiego firma UniBEP lada dzień rozpocznie budowę akwaparku z pływalnią. Ubyło tam miejsca na bazarowy handel. Wykonawca akwaparku częściowo ogrodził już teren. Ludzie, których tysiące przewija się przez bazar w soboty, muszą liczyć się z utrudnieniami. Sprzedawcy oraz kupujący muszą się dostosować do obecnych warunków, jakie napotkają na placu bazaru przy ulicy Jana Pawła II. Częściowo plac budowy został ogrodzony i jak gdyby teren bazaru został zmniejszony przez to. Sprzedawcy muszą dostosować się do nowego miejsca, do wyznaczonych do handlu terenów. W tej chwili można ustawiać stoiska wzdłuż ulicy Jana Pawła II, jak też na części placu od kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała do ogrodzenia, jak też z drugiej strony, czyli od ulicy Świerkowej do ogrodzenia placu budowy. Jest to tymczasowe rozwiązanie, bo są plany przeniesienia bazaru na drugą stronę ulicy Świerkowej. Targowiska miejskie dostały zadanie opracowania koncepcji, jak też projektu technicznego nowego bazaru. Można powiedzieć śmiało, że będzie to nowy bazar, ponieważ będzie miał utwardzoną nawierzchnię, odwodnienie, ogrodzenie całości bazaru, jak też oświetlenie. Myślimy tutaj o terenie naprzeciwko obecnie istniejącego bazaru, czyli w rogu ulic Nowomiejska i Świerkowa. Szacowane koszty tych prac oscylują wokół 2 milionów złotych. Poczta Polska od prawie 2 miesięcy ogłasza reorganizację i program naprawy. W suwalskim oddziale zapowiadano grupowe zwolnienie ponad 20 pracowników. Rozpoczął się już przegląd kadrowy, jak nazywa to kierownictwo Poczty Polskiej. Nie jest on jednak nastawiony na zwolnienia pracowników, lecz na ich przekwalifikowanie, mówi Teresa Szczutowska, rzecznik regionalny Poczty Polskiej w Białymstoku. Część ludzi nie będzie pracowała, akurat tak u nas się udało, nie będzie pracowała w tych działach, w których dotychczas pracują, a zostaną przesunięci do innych prac. Także w sposób taki najmniej dotkliwy ta operacja przeglądu zatrudnienia przebiega. Przegląd kadrowy to tylko jedna z wielu części składowych programu naprawczego wielkiej instytucji, jaką jest Poczta Polska. Plan naprawczy to nie tylko kwestia przeglądu struktur zatrudnienia, ale właśnie sprawy związane z całą strukturą administracyjną. Na pierwszym miejscu to wręcz plan poprawy jakości usług, a jednym też i z punktów jest zmiana czy dostosowanie zatrudnienia do potrzeb, jakie na dzisiaj są w Poczcie Polskiej. Jak twierdzą reformatorzy tej szacownej instytucji, Poczta Polska od wielu lat inwestuje w systemy informacyjne i czas to wykorzystać. Może to dać wiele oszczędności. Oby, jak dotąd bardzo aktywni suwalscy związkowcy nie reagują na zmiany w swojej instytucji. Może są one naprawdę pozytywne. Sprawdzianem z wiedzy humanistycznej 3-dniowy maraton egzaminacyjny rozpoczęli gimnazjaliści. Test z języka polskiego i historii uznali za łatwy. Ogólnokrajowy egzamin gimnazjalny nazywany jest też małą maturą. Nic dziwnego, że 16-latkowie przyszli na sprawdzian w galowych strojach. W gimnazjum nr 5 w zespole szkół nr 3 przystąpiło do niego 126 uczniów. Dyrektor ma nadzieję, że okażą się oni mocną grupą. Od wielu lat plasujemy się w pierwszej trójce w mieście. Myślę, że nawet w ostatnich latach była pierwsza dwójka, no, ubiegły rok trochę nam nie wyszedł. Było 3. miejsce, jeśli chodzi o humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy był w ubiegłym roku 2. miejsce i ogólnie 3. miejsce. Także to pierwsza trójka gimnazjów w Suwałkach. Wierzę, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. O tym samym marzą w gimnazjum nr 1. Tu trzecioklasiści zadowoleni byli z testu humanistycznego, a zwłaszcza z tematu rozprawki, jakim była podróż. Można było troszkę improwizować, ponieważ to jest temat dość szeroki. Nie było podanej żadnej dokładnie lektury, o której trzeba pisać. była możliwość przypomnienia sobie którejś z lektur, które omawialiśmy, ponieważ praktycznie w każdej książce znajduje się właśnie podróż. Może być, tak naprawdę nie było takie trudne. No ja użyłam Małego Księcia i Starego Człowieka i Morza. I jak myślisz, jak poszło, ile punktów będzie? Oj, ciężko powiedzieć, ale myślę, że nie najgorzej. W większości szkół uczniowie pisali test w halach sportowych. Takiej nie ma gimnazjum nr 5, dlatego egzamin przeprowadziło aż w 11 salach lekcyjnych. Też ze względu na to, że uczniowie się zaaklimatyzują, bo jest ten egzamin językowy, gdzie sprzęt audiowizualny jest wykorzystywany, a niestety akustyka na salach gimnastycznych jest bardzo słaba. No i pod tym kątem też chciałem, żeby uczniowie mieli jakby bardziej kameralne warunki do pisania. Egzamin z języka obcego to nowość. Do jego przeprowadzenia potrzebne są sale, no i bardzo dobry sprzęt. Zawsze oczywiście jest te pierwsze pół godziny niepewności, czy do końca ta płyta będzie grała, czy nagle przy którejś części magnetofon odmówi posłuszeństwa, bo może ścieżka inaczej jest nagrana na tej płycie, a takie przykłady mieliśmy na próbnym egzaminie, więc jakby gdzie trzeba było, no, przegrywaliśmy akurat płyty z płyty, której otrzymaliśmy z OKE, a mamy jakby takie doświadczenie i bardzo dobrze, że te egzaminy próbne były. I teraz myślę, że będziemy przygotowani 100% już. Egzaminy codziennie rozpoczynają się o godzinie 9. Jutro mamy część matematyczno-przyrodniczą, również bardzo ważną. No, w piątek jest część językowa, u nas uczniowie znają język angielski. Cóż, no, mogę powiedzieć tyle, że te dwie pierwsze części są dla uczniów bardzo ważne. Jeśli chodzi o część językową, uczniowie piszą ją, ale nie jest brana pod uwagę przy rekrutacji. Myślę, że jest to bardziej sprawdzian poziomu nauczania. Wyniki egzaminu z języka obcego będą liczyły się dopiero za 3 lata. Punkty z części humanistycznej oraz matematyczno-fizycznej będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich i będą miały decydujący wpływ na to, czy gimnazjaliści dostaną się do upatrzonego technikum czy liceum ogólnokształcącego. 16-latkom życzymy powodzenia na egzaminach i dostania się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Miejska Dyrekcja Inwestycji postawiła przy wejściu do Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki barierkę oddzielającą chodnik od ulicy. Pomysłodawcą tego rozwiązania jest radny Andrzej Matusiewicz. Na zajęcia i przedstawienia do Rokisu przychodzą małe dzieci. Brak barierki narażał je na niebezpieczeństwo. Na niedawnej sesji Rady Miejskiej interpelował w tej sprawie przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Matusiewicz. Reakcja władz miasta była dosyć szybka. Dzisiaj barierka została ustawiona. Dzień Ziemi to w naszych czasach bardzo ważne święto. Nasza planeta potrzebuje pomocy, by nie stać się wielkim wysypiskiem śmieci. Ten dzień jest chyba najważniejszy na świecie, mówią uczniowie i nauczyciele Technikum Ochrony Środowiska. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W naszej szkole zaprosiliśmy gimnazjalistów, przedszkolaki, aby uświadomić im, jak ważne jest dbanie o przyrodę. Jest to impreza cykliczna. W naszej szkole jest to drugi raz organizowane. Wcześniej przez 6 lat chodziłyśmy do przedszkola z naszą młodzieżą i uświadamiałyśmy wraz z młodzieżą właśnie, jak ważna jest czystość, dbanie o czystość, o naszą ziemię, jak dużo zależy od młodzieży, od dzieci i że przyszłość nasza zależy właśnie od przedszkolaków przede wszystkim. Dzisiaj w ochronie środowiska stawiać trzeba na najmłodszych, na przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, mówi Ewa Domaradzka. Przyszłość Ziemi w rękach ich pokolenia. Mamy w szkole Technikum Ochrony Środowiska, więc to jakby nas motywuje do tego, żeby wyjść na zewnątrz i pokazać, że my jako ochrona środowiska mamy duży wpływ na to, a wewnątrz szkoły nic nie zdziałamy, tylko musimy wyjść poza. A drugim motywem było to, że po prostu my jako nauczycielki w technikum mamy też małe dzieci, które w domu naszym same uświadamiamy ekologicznie, ale chciałyśmy wyjść do większej rzeszy małych dzieci. Ponad 60 małych gości odwiedziło przyszłych techników ochrony środowiska i ich imprezę. Widowiskowe były inscenizacje przedszkolaków i konkurs na najciekawszy strój ekologiczny. Skąd pomysły? Pytaliśmy aktorów konkursu. Inspiracja płynie z natury, jak w reklamie Lipton. Warto liczyć na to, że dzisiejsze przedszkolaki potrafią w przyszłości ochronić Matkę Ziemię przed zagładą. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie? Trwa już 10. jubileuszowa gala suwalskich teatrów przedszkolnych. W gościnnych progach klubu garnizonowego zaczęło się od kota w butach. Z roku na rok gala teatrów przedszkolnych się rozrasta. Po raz pierwszy jest komplet. Występują reprezentacje wszystkich 9 suwalskich przedszkoli. 10. gala teatrów przedszkolnych, suwalskich przedszkoli. W tym roku biorą udział wszystkie suwalskie przedszkola, czyli 9, bo co roku zawsze jakieś tam były przeszkody, więc jedno lub dwa przedszkola wypadały. W tym roku szczęśliwie złożyło się, że w tej 10. jubileuszowej gali biorą udział wszystkie przedszkola. Dzieci kochają występy przed mamą, tatą czy większą rodziną, przed przedszkolnymi widzami. W klubie garnizonowym prawdziwe dekoracje, nagłośnienie i piękna sala balowa. To małym aktorom dodaje skrzydeł. Staramy się w każdym bądź razie nie wypadać gorzej co roku, a coraz lepiej. Taka struktura organizacyjna jest właściwie co roku identyczna, bo musimy się trzymać jakichś zasad, ale zawsze są nowe utwory, są nowe dzieci, także nauczycielki mają coraz lepsze, nowe pomysły. Także myślę, że jest fajna impreza. Atmosfera prawdziwego teatru panowała w całym klubie. Mali aktorzy przeistaczali się w różne postacie. Były króliczki, żabki, zajączki, rycerze, no i oczywiście nie zabrakło księżniczek i królów. Byli i wierni widzowie, rodzice. Dwóch ich było w różnym wieku, pomagali mu czasami. Rozsiadł kiedyś się po młynem i zawołał swą rodzinę. Tyś najstarszy jest mój syn, tobie młyn mój ofiaruję. Dzięki, ojcze, z przyjemnością go przyjmuję. A tobie, mój Janeczku, tego kota ofiaruję. Coraz więcej jednośladów porusza się po naszych ulicach i dróżkach. Nie wszyscy jednak jazdę rowerem traktują poważnie. Coraz więcej młodych ludzi stara się zdobywać swoje pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową lub motorowerową. Rozpoczęliśmy już egzaminy praktyczne na kartę rowerową i motorowerową i tak przystąpiło do nich około 30 młodych ludzi chcących poruszać się po drogach publicznych z wymaganymi dokumentami. O ile tutaj teoria poszła im bardzo dobrze, o tyle z praktyką było gorzej, gdyż prawie połowa z nich niestety nie zdała tego egzaminu. Jednak zapał młodych ludzi nie gaśnie. Mimo niepowodzeń podchodzą do egzaminów 2- lub 3-krotnie. Młodzi ludzie bardzo się starają, żeby zdobyć te uprawnienia, natomiast nie można tego powiedzieć o dorosłych, bo wczoraj 5 straciło swoje prawo jazdy. Niestety jazda nawet rowerem w stanie nietrzeźwym to w myśl kodeksu karnego przestępstwo i utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymana piątka straci prawo jazdy. Ich wyniki badań tutaj wahały się od 0,4 do 2 promili, ponad 2 promili alkoholu w organizmie. W związku z tym 3 sprawy zakwalifikowano jako przestępstwa, a 2 jako wykroczenia. Tutaj chciałbym zwrócić się z takim gorącym apelem do wszystkich kierujących o rozsądek i przewidywalność. Na drogach przybyło nam wielu uczestników ruchu, szczególnie na dwóch kołach i każdy wyjazd po alkoholu może zakończyć się tragedią. Wspólne działanie przeciwko pijanym piratom może wreszcie dać pozytywne rezultaty. Pijany kierowca każdego pojazdu to potencjalny zabójca lub samobójca. Duch teatru i historii zagościł w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek. Wszystko to za sprawą uczniów pierwszej klasy Technikum Obsługi Turystów. Szkoła Sióstr Salezjanek kształci młodych ludzi w nowym fachu – techników obsługi turystów. Wszystko to za sprawą zapotrzebowania na tego rodzaju specjalistów. Program został opracowany w ubiegłym roku dla szkoły ponadgimnazjalnej. Kierunek bardzo ciekawy, dający duże możliwości pracy nie tylko w samej turystyce jako takiej, ale w ogóle generalnie jakby w dziele też i kultury, w dziale kultury. Stąd no, przyjęliśmy to ukierunkowanie i myślę, że młodzież, tak jak ja na to patrzę, z takim zaangażowaniem realizuje program i wiele osób rzeczywiście, no, u wielu osób widać ten początek takiej fascynacji. W pierwszym projekcie uczniowie i ich opiekunowie chcieli pokazać Suwałki od strony historii i ciekawych ludzi. Udało się, choć nie było łatwo. Trudnili się tkactwem, hodową zwierząt, oprawą roli i rybołówstwem. Znam dziś wśród Jadźwinów Krysima, znajdował się prawdopodobnie na górze zamkowej w Szurkiłach. W końcu XIII wieku nastąpił upadek Jadźwieży pod naporem Krzyżaków i Litwinów. Od 1422 roku obszar ten znalazł się w Wielkim Księstwie Litewskim jako wspaniałe miejsce łowów i zaopatrzenia w drewno i zwierzynę. To dosyć trudne było, no musieliśmy chodzić do archiwu, do muzeum, no i przede wszystkim szukać w internecie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ poznaje się historię miasta, no praktycznie od podstaw. Pragniemy zaprezentować naszej szkolnej społeczności, jak my ją nazywamy, projekt, który przygotowała klasa pierwsza Technikum. Jest to klasa o profilu technik obsługi turystycznej. No i chcieliśmy, żeby ten rok, rok pierwszy, był takim ukierunkowaniem na turystykę, na poznanie terenów tutaj, miejskich, lokalnych, czyli wycieczki rowerowe, piesze po mieście. I jakby no tym takim centrum zainteresowania no jest też miasto, zabytki, ludzie, demografia. Pomysł, by po pierwsze mówić o swoim mieście, był oczywisty. Przecież to nasza mała ojczyzna. W końcu to jest jakby no, miejsce ważne, do którego się przecież wraca też jakąś sympatią, jakimś sentymentem. No, miasto rodzinne, myślę, że tutaj no, chyba nie ma co dyskutować o sympatii dla miasta rodzinnego, bo w każdym sercu myślę ono jest. To początek, mówi siostra Małgorzata Łukawska. Niewykluczone, że z kolejnymi prezentacjami wyjdziemy do innych szkół i nie tylko.